Bartek Gębusia, witam i zapraszam na czwartkowe wydanie Telefaktów. Premier wręczył promesy dla lokalnych samorządów. Wy najlepiej wiecie, na co spożytkować te środki. Czy Ostrowiec otrzyma deklarowane pieniądze? Liczę na to, że te pieniądze dla Ostrowca jednak będą. WSBiP rozszerza ofertę i możliwości. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości jest uczelnią innowacyjną. Do Ostrowca Świętokrzyskiego dziś przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Na Krzemiątkach spotkał się z samorządowcami. W czwartek 9 lipca w wyjątkowym miejscu dla powiatu ostrowieckiego w muzeum na Krzemionkach premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami, aby wręczyć symboliczne czeki, czyli pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaproszono samorządowców z czterech powiatów: ostrowieckiego, sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego. W momencie, kiedy coraz szybciej wychodzimy z kryzysu, zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest dodatkowe rozruszanie inwestycji lokalnych. Dlatego we współpracy z panem prezydentem Andrzejem Dudą ponad miesiąc temu, wcześniej jeszcze pod koniec maja, przedyskutowaliśmy, zaplanowaliśmy rządowy program inwestycji lokalnych. To program na wkład własny, budowę drogi, modernizację, remont szpitala, skrzydła jakiegoś szpitala. Takie cele zostały do tej pory wymieniane, ale również różnego rodzaju obiekty sportowe, także edukacyjne, szkoły i wiele, wiele innych. Zdaniem premiera Morawieckiego nikt lepiej niż samorządowcy nie wie, na co te pieniądze wydać. Ważne jest, żeby angażować przedsiębiorców lokalnych, żeby lokalni przedsiębiorcy mieli dodatkowy jeszcze impuls do wyjścia z tego okresu 3-4-miesięcznego, kiedy w wielu przypadkach ich dochody i w związku z tym też ich możliwości zatrudniania ludzi były słabsze. Do powiatu ostrowieckiego w ramach samorządowej tarczy antykryzysowej trafi ponad 2 700 000 zł. Symboliczny czek odebrała starosta Marzena Dębniak. Kartkę odebrała. Mam nadzieję, że te pieniądze wpłyną, bo oczywiście będziemy się ubiegać. Natomiast proszę Państwa, no wiadomo po co jest to spotkanie przed niedzielą. Proszę zauważyć, że wszystkie samorządy w całym kraju straciły dochody. Na przykład w powiecie ostrowieckim szacujemy, że jest to około 4,5 miliona, więc ta pomoc jest niewystarczająca, bo w tej chwili to będzie takie łatanie najpilniejszych dziur inwestycyjno-remontowych, które zresztą mieliśmy w planie. Poszczególne gminy w powiecie ostrowieckim otrzymają od 500 tysięcy do ponad 5 milionów złotych. Tę największą kwotę ma otrzymać Ostrowiec Świętokrzyski. Ma otrzymać, ale na spotkaniu z premierem prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński jako jedyny wśród zaproszonych gości czeku nie otrzymał. Nie wiem, jak to tłumaczyć, natomiast na ostatnim spotkaniu Zarządu Związku Miast Polskich w ubiegłym tygodniu, w piątek w Śremie, oficjalna wersja dla Ostrowca 5 milionów 400 tysięcy. No powiem tak, dzisiaj nie dostąpiłem zaszczytu wręczenia tej kartki, ale liczę na to, że te pieniądze dla Ostrowca jednak będą. Dlaczego podczas oficjalnego wręczenia pieniędzy Ostrowiec Świętokrzyski został pominięty? W rozmowie telefonicznej senator Jarosław Rusiecki zapewnia, że pieniądze dla Ostrowca są i potwierdza, że miasto otrzyma te ponad 5 milionów złotych. Sytuacji podczas wręczania promes nie komentuje, odsyłając nas do organizatorów spotkania. Nurtujące nas pytania przesłaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i czekamy na odpowiedź. Jeśli tylko otrzymamy odpowiedź od kancelarii premiera, dlaczego Ostrowiec Świętokrzyski nie otrzymał dziś promesy, od razu Państwa o tym poinformujemy. A dziś po Telefaktach będą mogli Państwo obejrzeć zarejestrowane spotkanie premiera z samorządowcami, który po wizycie na Krzemionkach udał się do Sandomierza, a następnie do Buzka-Zdroju. W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców o zwrot pożyczek w kwocie 5 tysięcy, których udzielał Powiatowy Urząd Pracy, mamy ważną informację.
Chciałabym tutaj zwrócić się do wszystkich przedsiębiorców, żeby nie obawiali się o fakt umorzenia pożyczki. Pożyczka, która dla zasady powinna być prowadzona przez okres 3 miesięcy, będzie umarzana przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Nie trzeba składać żadnych wniosków o umorzenie, natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy poprzez pracę gov.pl, poprzez maila, poprzez pocztę tradycyjną wyślą do przedsiębiorców informacje o takim umorzeniu. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim kończy rok akademicki, ale przygotowuje się już do kolejnego, który umożliwi studiowanie wszystkim, również w przestrzeni wirtualnej. Szkolnictwo w czasie pandemii koronawirusa zmieniło się diametralnie. W większości przypadków praca placówek edukacyjnych została przeniesiona do sieci, zarówno w szkołach podstawowych, średnich, jak i na wyższych uczelniach. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości jest uczelnią innowacyjną, to znaczy zapewnia swoim studentom bieżącą, stałą współpracę z wykładowcami, bez względu na to, czy jest pandemia koronawirusa, czy jej nie ma. Jesteśmy jak najbardziej w 100% online, bardzo wiele przedmiotów, a właściwie można powiedzieć, że całe nawet kierunki jesteśmy w stanie przenieść do internetu. Oczywiście z wyłączeniem pewnych zajęć praktycznych, które są oczywiście niezbędne. Natomiast jest to oczywiście odpowiedź na wyzwania po prostu przyszłości. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości jako pierwsza uczelnia w Polsce dała możliwość studiowania na kierunku geopolityka i geostrategia. I to są nie tylko pierwsze studia o takim charakterze w Polsce, ale studia w 100% online. Zatem jest cała kadra będzie realizowała zadania właśnie przez internet. Mamy tutaj tak zwany distance learning. Propozycja uczelni daje możliwość studiowania bez wychodzenia z domu z dowolnego miejsca na ziemi. W ciągu pierwszych 2 dni rekrutacji zapisało się już ponad 20 osób z tak egzotycznych nawet krajów jak Kuwejt, a mamy także studentów zapisanych, polskich studentów z Chin czy z Wielkiej Brytanii. Zatem jest to oferta nie tylko dla obywateli naszego kraju w każdym zakątku, czy to od Szczecina właściwie do Rzeszowa, ale także dla Polonii, dla Polaków żyjących za granicą i to rzeczywiście potwierdza, że jest ogromne zainteresowanie i już mogę powiedzieć, że szykujemy drugą edycję tych studiów. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości zadbała o dobre połączenie ze studentami, jednak to, co jest najważniejsze, to wyspecjalizowana kadra. Ja mogę powiedzieć, że mamy także kadrę międzynarodową, bo to jest ważne, że nie tylko rekrutujemy ludzi z całego świata, ale też zapewniamy im kadrę międzynarodową. Na 200 godzin zajęć na geopolityce i geostrategii 35 jest realizowanych w języku angielskim przez naszych partnerów, m.in. z Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego z Tbilisi z Gruzji. Zatem jest to projekt międzynarodowy, w którym oczywiście są tak wybitni specjaliści jak generał Stróżyk, czy generał Wojtan, czy pan profesor Mirosław Sułek, czy pan profesor Witold Wilczyński tutaj wykładowcami na tych studiach, ale dostarczamy także właśnie takie spojrzenie międzynarodowe. Dzisiaj widzimy te procesy głębokie, które zachodzą na świecie, te przemiany geopolityczne, rywalizację chińsko-amerykańską, widzimy te głębokie przemiany gospodarcze i polityczne w Unii Europejskiej, zatem te studia dają takim naprawdę głęboki wgląd w to, co się dzieje dzisiaj, przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu, który gwarantuje nasza kadra. Szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza studia podyplomowe, to dobra inwestycja, która powinna się zwrócić m.in. w postaci zdobytej wiedzy, poszerzonych horyzontów, uzyskania kwalifikacji, polepszenia pozycji na rynku pracy. Teraz to wszystko można zrobić w łatwy i przystępny sposób. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości otwiera się na świat, a gmina Sadowie pamięta o swoich zagranicznych partnerach i za naszym pośrednictwem składa im okolicznościowe życzenia. W imieniu samorządu gminy Sadowie serdecznie pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół z gminy Tulsk. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, sukcesów, rozwoju i wszystkiego co dobre. Zapraszamy do nas z wizytą, ponieważ miło wspominamy chwile spędzone u Was. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. I my, zespół Folksong, przyłączamy się do życzeń Pani Wójt. Było nam niezmiernie miło gościć Państwa. Mamy to zawsze w głębokiej pamięci. Mówimy do zobaczenia i pozdrawiamy Was. Thank you.
Miejska Biblioteka Publiczna nie zwalnia tempa w swojej pracy i działalności edukacyjnej. Dziś odbyły się bardzo lubiane zajęcia z multisensoryki. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowili odkrywać świat na trawie. Na dziedzińcu Browaru Kultury z najmłodszymi czytelnikami przystąpili do działania. To są zajęcia, które łączą zabawy zmysłowe z elementami właśnie związanymi z multisensoryką. Czyli pobudzano wszystkie zmysły, wąchano, słuchano, wpatrywano się. Każdy uczestnik otrzymał przygotowany wcześniej zestaw edukacyjny i oczywiście możliwość doskonałej zabawy. Zajęcia z multisensoryki to stała pozycja w ofercie Ostrowieckiej Biblioteki, również tej wakacyjnej. Oprócz zabaw ruchowych, także na każdych zajęciach dzieciaki wykonują jakąś zabawę manualną. Dzisiaj to będzie na przykład, będziemy robić ciastolinę, będziemy bawić się, ugniatać z mąki ziemniaczanej, z mydła, dokładać trochę brokatu, świecidełek, różnego rodzaju zabawy, aby mogły dzieciaki świetnie się bawić właśnie i zapachowo, i dotykowo, wzrokowo będziemy stymulować wszystkie zmysły. Nie ukrywam, że jesteśmy wielkimi fanami zajęć, które są organizowane przez bibliotekę i za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś propozycja, staramy się na nich być. Dlaczego? Bo zdaniem pani Anety to doskonały sposób na oderwanie dzieci od telewizorów i komputerów. Wydaje mi się, że szczególnie takim małym dzieciom należy proponować bardzo wiele takich aktywności na świeżym powietrzu, ale też takich aktywności, które ograniczają korzystanie przez nich z wysokich technologii. Jeśli dziecko dostaje dużo propozycji spędzania czasu nie tylko przed komputerem, ale z książką, na trawie, przy bibliotece, to w takim przypadku będzie miało możliwość, będzie miało wybór. I na pewno pokocha książki. Czasem czytam sama sobie oczami swoimi własnymi. Super. I nawet już w łóżeczku przed snem, rano, ale super. Po południu. Super, a podobają Ci się takie zajęcia? To pomimo, że to jest po raz pierwszy, to podobają mi się. Marysia przyszła na zajęcia do biblioteki pierwszy raz, ale może nie ostatni. Okazja do kolejnego spotkania już jutro. Jutro, również o godzinie 10:00, zapraszamy do biblioteki, do Ostrowieckiego Browaru Kultury ze swoimi pieskami na takie spotkanie, którego jeszcze biblioteka nie organizowała. Będziemy oczywiście czytać książki, fragmenty książek o psach, ale zapraszamy również wszystkich, którzy mają psy, żeby te zwierzęta przyprowadzili, po to, żeby potem na koniec tego spotkania można było z nimi tutaj odbyć taką małą paradę wokół Ostrowieckiego Browaru Kultury. Ciągle apeluję i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, dlatego że wtedy jest to gwarancja udanych zajęć, udanego spotkania i w bezpiecznych warunkach na świeżym powietrzu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Piątek, godzina 10:00, Ostrowiecki Browar Kultury. Szczegółowy harmonogram zajęć organizowanych przez bibliotekę można znaleźć na stronie internetowej. Zajęć z multisensoryki nie zabraknie. W wakacyjnym terminarzu pojawią się jeszcze 3-krotnie. Zatem jutro spotykamy się w bibliotece i możemy zabrać swoich czworonożnych przyjaciół. Przy okazji można także zwrócić książki do biblioteki, które długo już zalegają na naszych półkach. Dyrekcja postanowiła przedłużyć książkową abolicję do końca sierpnia. Chciałem zaapelować również i przypomnieć o tym, że trwa abolicja w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Postanowiliśmy przedłużyć tę abolicję właśnie. Liczymy na to, że ci wszyscy Państwo, którzy z różnych sobie tylko znanych powodów nie oddawali książek w terminie, przetrzymują je często długo, a są i tacy, którzy bardzo długo, postanowią się z tymi książkami rozstać i oddać do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Bardzo o to proszę. Przypominam, że do końca sierpnia bez żadnych konsekwencji finansowych można i należy oddawać książki. Nie będziemy wtedy pobierać żadnych opłat, nie będziemy naliczać żadnych kar. Do końca sierpnia można w sposób uczciwy i elegancki oddać książki, które przetrzymujemy często kilka lat. I to już ostatnia informacja, jaką dla Państwa przygotowaliśmy. Ja zapraszam na Telefakty jutro, a za chwilę regionalna prognoza pogody. Thank you.
Na program zaprasza sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 16 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 12 km na godzinę, a ciśnienie to 1015 hektopaskali. Jutro temperatura 26 stopni Celsjusza, wiatr 20 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na program zaprosił sponsor Autocentrum SA w Kielcach, autoryzowany dealer Volkswagen. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.